Trenerze, znamy już skład, znamy już kadrę siatkarskiej Gieksy. Proszę powiedzieć, jak trener oceni potencjał tej drużyny? Mam nadzieję, że ten potencjał pokażemy w trakcie sezonu, że ten potencjał na papierze mamy naprawdę dobry i myślę, że to również pokażemy w trakcie sezonu. Proszę powiedzieć, bo jeszcze teraz trwają urlopy siatkarzy, wrócimy do przygotowań. No właśnie, kiedy do nich wracamy, jak będzie wyglądał ten plan przygotowań, jak pod okiem trenera będzie siatkarska Gieksa trenowała? Dwóch młodych siatkarzy, to jest Kuba Szymański i Drzazga, nasz nowy środkowy, zaczną tydzień wcześniej niż pozostali, czyli zaczną już 5 sierpnia. Tutaj głównie z fizjoterapeutą i z trenerem przygotowania motorycznego będą pracować, natomiast reszta spotykamy się 8-9 sierpnia, również na badaniach, a pierwszy taki już stricte trening na siłowni 12 sierpnia. I od tego momentu trenujemy dwa razy dziennie, z reguły sobota, niedziela wolna, czyli pięć razy w tygodniu. Mamy w planie dwa krótkie, takie 4-5-dniowe zgrupowania. Jedno to jest zgrupowanie we wrześniu w Zakopanem, w Centralnym Ośrodku Sportu. Drugie to jest w Kielcach, które będzie połączone z turniejem, który rozegramy 11-13 października w Kozienicach. W planach mamy kilka turniejów właśnie wspomnianych w Kozienicach. Tydzień przed ligą w Krośnie, we wrześniu mamy jeszcze sparing, turniej w Legnicy. Chcemy na początku października również we własnej hali rozegrać taki mały turniej z udziałem czterech zespołów. Na pewno jeszcze kilka takich sparingów pojedynczych tutaj, szczególnie z zespołami gdzieś z okolicy, Zawiercie, Będzin, Jastrzębie. Trenerze, jeszcze takie pytanie, bo będzie ten sezon nadchodzący plus ligi będzie bardzo specyficzny. Tak naprawdę wszystkie zespoły poczyniły dość duże ruchy kadrowe. Jak na tym tle będzie wypadał GKS Katowice? Wiem, że to trochę takie wróżenie z fusów, ale na pewno trener już ma jakąś opinię na temat innych zespołów i naszego. Na pewno bardzo, bardzo mocne ruchy kadrowe. Myślę, tak jak do tej pory obserwowałem tą ligę, to aż takich ruchów u wszystkich zespołów jak w tym roku nie było. Bardzo mocny będzie zespół z Będzina, który naprawdę bardzo, bardzo dobre transfery. Beniaminek ze Ślepska również dobre transfery zagranicznych, naprawdę dobrych zawodników. Radom, który praktycznie też wymienił bardzo mocno skład. Też ten skład, można powiedzieć, będzie jeszcze mocniejszy niż w ubiegłym sezonie, więc na pewno nie będzie łatwych przeciwników. Będzie tutaj o każdy punkt w lidze bardzo trudno, ale to też będzie pokazywało to, że ta liga będzie na pewno ciekawsza. Będzie duża walka o tą pierwszą ósemkę i ja mam głęboką nadzieję, że do tej walki się włączymy i o tą ósemkę również spróbujemy powalczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.